Chciałbym wyróżnić trzy grupy społeczne: ludzi bardzo bogatych, ludzi bardzo biednych oraz pozostałych ludzi, czyli tych, którzy nie są ani bardzo bogaci, ani bardzo biedni, bez względu na to, co myślą o sobie, bo człowiek może się czuć bardzo bogaty albo bardzo biedny, natomiast może taki nie być. Bardzo bogaci i bardzo biedni są poza naszym wyobrażeniem. Są tak bogaci, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Albo tak biedni, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Jedni i drudzy żyją, istnieją i jak gdyby nie możemy się uważać za podobnych do którychkolwiek z nich. W każdej z tych trzech warstw, czyli tych bardzo bogatych, bardzo biednych oraz tych średnich, czyli tych między nimi, są mężczyźni i kobiety, czyli są różnego rodzaju układy między nimi, przetargi, różnego rodzaju stosunki społeczne, w sensie zależności, podporządkowania i różne się układają te stany, ponieważ ludzie są jeszcze na dodatek albo bardzo starzy, albo bardzo młodzi, albo bardzo zdrowi, albo bardzo chorzy. I w tym momencie na te trzy warstwy nakładają się jeszcze dwa podziały na jeszcze większą liczbę kategorii, co bardzo komplikuje obraz. Natomiast jeżeli się skupić na tym podziale na cztery grupy ludzi z trzech warstw, to można sobie obejrzeć cały świat. Wszystkie przejścia, wszystkie zależności, wszystkie mezalianse, wszystkie, każdy fakt z życia można sobie umieścić na tej mapie tych podziałów i tych warstw. Najczęściej jest tak, że ludzie średni oglądają w telewizji tych bardzo bogatych albo tych bardzo biednych. Natomiast ci bardzo biedni, ani ci bardzo bogaci nie oglądają tych średnich w telewizji, ponieważ oni, chyba że są aktorami, to wtedy okazuje się, że są ani bardzo bogaci, ani nie bardzo biedni. Bo to zależy jeszcze od popularności tych, którzy się jak gdyby zostaną wybrani do tego, żeby przynależeć do którejś z tych grup i z którejś z tych warstw. To już jest kwestia tego, kto wybierał i kto miał prawo do tego, żeby wybierać. Bo jak gdyby, oczywiście wszystko jest towarem, wszystko ma swoją cenę i wszystko ma swój popyt i swoją podaż, więc w związku z tym różnie może się kształtować cena. Zawsze jest ona ceną życia, bo ktoś za to zapłaci swoim życiem i w związku z tym cieszmy się z każdego dnia, ponieważ może on być ostatni i cieszmy się z tego, że przynależymy do tej grupy, do której należymy. Czyli czy jesteśmy bardzo bogaci, to się cieszmy. Czy jesteśmy bardzo biedni, to też się cieszmy, bo jak gdyby to jest też jakieś życie i czy należymy do którychś z tych podgrup, czyli albo bardzo zdrowi, albo bardzo chorzy, albo bardzo młodzi, albo bardzo starzy. Zawsze do którejś z tych grup należymy, do którejś przechodzimy wyżej lub niżej. No i cieszmy się z tego, że życie trwa.